szósty turniej skokowy imienia Jadwigi Pasturczak. Jest mi bardzo miło po raz kolejny przywitać Państwa na naszych zawodach. Jak Państwo wiecie, bo widzę same znajome twarze, a jeżeli ktoś pojawił się nowy, to tym bardziej się cieszę. Nasze zawody wpisały się już na stałe w kalendarz klubu jeździeckiego Deresz i powoli stały się taką naszą tradycją. Dzisiejsze zawody będą składały się z trzech konkursów, w drugiej części z zawodów Hobby Horse, ale o tym powiem w dalszej części. Natomiast w tej chwili oddaję głos panu prezesowi Michałowi Adamkiewiczowi. Dzień dobry Państwu, nazywam się Michał Adamkiewicz, jeżeli ktoś nie wie, od niedawna, od 6 lat jestem prezesem. Mówię od niedawna, bo klub ma 45-letnią tradycję. Za sprawą założyciela obok mnie stojącego po lewej stronie prezesa seniora, pana Józefa Szewca. I tak jak tutaj kolega wspomniał, bawimy się po raz szósty. Bawimy się na turnieju imieniem Jadwigi Pasturczak. Bardzo serdecznie wszystkich Państwa witam. Cieszymy się, że jesteście z nami, że będziecie się razem z nami bawić, kibicować. Myślę, że emocji będzie mnóstwo. W tej chwili wypada mi już tylko oddać głos panu prezesowi seniorowi, który wprowadzi Państwa, nawiążę do patronki dzisiejszych zawodów, pani Jadwigi Pasturczak. Pani Jadwiga Pasturczak, w Sèvres pod Paryżem jest przechowywany wzorzec długości 1 metra. Takim wzorcem nie długości, prawda, tylko poprawności jazdy konnej, ale też i mądrego spędzenia swojego życia, była świętej pamięci pani Jadwiga Pasturczak. Jej imieniem odbywają się te zawody, a właściwie turniej jeździecki. Jesteśmy winni tutaj kilka osób, które spod jej ręki wychodzili jako jeźdźcy, za to wszystko, co nam przekazała i czego nas nauczyła. Staramy się kontynuować to, co pani Jadwiga przyniosła z czasów jeszcze międzywojennych, kiedy to jeździectwo było na znacznie wyższym poziomie i kto inny je uprawiał. Cieszymy się, że pamięć trwa i jej postać na koniu, który był jej ostatnim koniem, na którym jeździła, jest paś. Miała tych koni więcej, bo przecież konie żyją znacznie krócej kilkakrotnie od nas, a pani Jadwiga dożyła sędziwego wieku 94 lata. Pani Jadwigo, wszystkiego dobrego w pani ręce i pani korekcie oddajemy jeźdźców z klubu jeździeckiego Deres. Dziękuję. Dziękuję bardzo panom prezesom, a ja pokrótce przedstawię, co się dzisiaj będzie działo. Zaczniemy od pytania głównego dzisiejszego spotkania, mianowicie turnieju skokowego, który będzie składał się z trzech odrębnych konkursów. Pierwszy pod nazwą Przez drągi, przez pola. Będzie on dla początkujących jeźdźców. Turniej drugi Hop la la la. Tutaj przeszkody pójdą już nieco wyżej. No i konkurs trzeci Jump it up z angielska. Zobaczymy, jak będzie to jumpowanie wychodziło. W godzinach popołudniowych w zasadzie, a mianowicie o godzinie 13:30 odbędą się zawody Hopi Horse, które także będą podzielone na trzy odrębne konkursy pod nazwą Pierwszy Skok, Mini LL i LL. A zwieńczeniem tych zawodów Hobby Horse będzie konkurs Potęga Skoku. Nie byłbym sobą, gdybym nie nawiązał także do tego sławetnego już jury. Dla tych, którzy brali udział w turnieju w latach ubiegłych, zapewne jawiły się trzy aniołki prawie że Charlie'ego. Natomiast w tym roku to będą aniołki Jerzego. Pozwoliłem sobie na taki żarcik, ale myślę, że to on się wpasowuje. Dzisiaj takim rodzynkiem i przewodniczył tym aniołkom będzie nasz obozowy doktor Jerzy Rajewski, którego serdecznie witam, bo jest z nami dzisiaj po raz pierwszy.
Jestem ciekawy, jak pan doktor będzie odbierał te zawody z nieco innego położenia. Wybaczcie państwo, że zacząłem od mężczyzny, jeżeli chodzi o przedstawianie jury, natomiast no, siłą rzeczy taki rodzynek nie zdarza się często, więc sobie na to pozwoliłem. A te, wracając do aniołków, no to oczywiście pani Katarzyna Szewc. I pani Daria Śmigiel, która zawsze czuwa nad wszystkimi zgodnościami regulaminowymi. Myślę, że pora zaczynać, dlatego że jeźdźcy i konie już chyba gotowi. Dzisiaj państwo się przekonacie, jak ważna jest ta współpraca, bez której tutaj no, nie da się wygrać. Dlatego przekazuję już głos jury. Halo. Witam państwa serdecznie. Jedną rzecz chciałam troszeczkę zdementować. Pan prezes powiedział, że to jest zabawa. My tu jesteśmy śmiertelnie przerażeni i podchodzimy do tego bardzo poważnie. Rozpoczynamy dzisiaj 6. już turniej imienia pani Jadwigi Pasturczak. Przed nami konkurs numer 1. Zatem rozpoczynamy pierwszy konkurs, który nosi tytuł Przez drogi, przez pola. Trzecie w dzisiejszym konkursie numer 1 zajęła Michalina Szkoda na koniu Jerzyna. Wielkie brawa! A nasze wyróżnienie i nagrodę wręcza prezes pan Michał Adamkiewicz oraz członkini jury pani Katarzyna Szewc. Niech ktoś trzyma tatę, bo dzisiaj nam z dumą odleci. Drogi tata oczywiście dumny, też bym był dumny na jego miejscu. Miejsce drugie. W dzisiejszym konkursie zajęła Nadia Szymczak na koniu Kilimandżaro. Wielkie brawa! Ja zapamiętałem wyjątkową elegancję w jej przejeździe. Tak jest. A ja teraz zapamiętam w końcu uśmiech na twarzy. No i emocje rosną. Rosną. I rosną. Miejsce pierwsze. W pierwszym konkursie Przez drągi, przez pola 6. turnieju imienia pani Jadwigi Pasturczak zajęła Anastazja Pawlicka na koniu Gormeza. Wielkie brawa! Oj, chyba przyjechała z dobrego. Zawodniczka ewidentnie zadowolona. Chyba się nie spodziewała, że poszło jej tak dobrze. Serdecznie gratulujemy wszystkim zawodnikom. Brawa! Wielkie brawa. Szanowni państwo, ja próbowałem, nie powiem szczerze, wymusić troszkę krótki wywiad z zawodniczkami, ale kategorycznie mi odmówiły. Stres jest tak ogromny,
że no, chyba nie wypowiedzą żadnego słowa, ale myślę, że możemy raz jeszcze podziękować im wielkimi brawami i przejdziemy do rundy honorowej, którą poprowadzi Anastazja Pawlicka na koniu Dorweza. Zakończyliśmy konkurs numer 1 i chyba pora na konkurs numer 2, tak, z marszu. Państwo, konkurs numer 2 pod tytułem Hop la 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 dobiegł końca. I tak, miejsce trzecie w dzisiejszym konkursie zajęła Vanessa Hansel na koniu Black. Wielkie brawa! To ta upleciona para. Tak. Splotli się razem ładnie. Ale nie było plot, tylko było porządne skakanie. Było porządne skakanie, porządnie koń przygotowany i zawodniczka. Miejsce drugie w dzisiejszym konkursie zajęła Maja Rosenfeld na koniu Olimpia. Chyba się nie spodziewała. Konkurs wyższy, a te małe konie jednak tutaj. Nie wiem, ale chyba się tam polały łzy radości, ja mam wrażenie. A radość najbardziej niech tryska zwyciężczyni konkursu numer 2 Hoplala w 6. turnieju imienia Jadwigi Pasturczak, a mowa o Marysi Włodarskiej na koniu Bartek. Wielkie brawa! Ja widziałem tą determinację, wiedziałem. Z doświadczenia wiem, że Bartek potrafi być rogaty. Tym bardziej gratulujemy, że się udało.
Pozdrawiamy wszystkich Bartków. Bartoszów i Bartłomiejów. Jeszcze raz wielkie brawa dla wszystkich uczestniczek konkursu numer 2. Drodzy Państwo, konkurs numer 2 pod tytułem Hopla Lala dobił końca. Zapraszamy zawodniczki na rundę honorową, a poprowadzi ją Marysia Włodarska na koniu Bartek. Szanowni Państwo, zaczynamy konkurs numer 3, Jump It Up. Konkurs dzisiejszego turnieju Jump It Up dobiegł końca i wyniki mamy następujące. Miejsce trzecie w konkursie numer 3 zajęła Sabina Piasecka na koniu Surdut. Wielkie brawa! A teraz uśmiech, mam nadzieję, pojawi się na pięknym licu Leny Maciejewskiej na koniu Juna, która zajęła miejsce drugie. Zasłużone wielkie brawa. Miejsce pierwsze w konkursie numer 3 szóstych zawodów jeździeckich imienia pani Jadwigi Pasturczak zajęła Alicja Bursztyńska na koniu Bartek. Czyli jednak się sprawdziło. Kolekcjoner nagród.
wjechał na parkur i rozbił bank. Żeby się potem zawodniczki nie rozbijały o Bartka. Ja nie wiem teraz, czy prezes często dosiadający Bartka będzie jeszcze miał szansę gdzieś tam go dostać w stajni. Ja już wiem, że nie. A wygląda honorowa? Owszem, którą poprowadzi Alicja Bursztyńska na koniu Bartek i mam nadzieję, że pozostałe zawodniczki będą jechały również z uśmiechem, drodzy Państwo. Drodzy Państwo, szósty turniej imienia Jadwigi Pasturczak w klubie jeździeckim Deresz uważam za zakończony, jeśli chodzi o część jeździecką na koniach. Witamy ponownie wszystkich uczestników, choć chłopca mamy chyba jednego, na kolejnym konkursie Fruwające Hobby Horse. Z tego co widzę, koleżanki już zachęciły dzieci do tego, aby podeszły na rozprężalnię. Dwa rozgrzewka. Dwa rozgrzewka. Konkurs ten będziemy rozgrywać w trzech kategoriach. Pierwszy konkurs to konkurs o nazwie Pierwsze Skoki i wystąpią tutaj dzieci w wieku od 5 do 7 lat, a wysokość przeszkód będzie wynosiła do 40 cm. Konkurs drugi o nazwie Mini LL przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 8 do 10 lat. Wysokość przeszkód w tym konkursie będzie od 40 do 50 cm. Konkurs trzeci o nazwie LL. W tym konkursie udział wezmą dzieci w wieku od 11 do 16 roku życia, a wysokość przeszkód będzie wynosiła od 60 do 80 cm. Po tych trzech konkursach nastąpi konkurs czwarty pod nazwą Potęga Skoku dla uczestników do 16 roku życia. A wysokość przeszkód w tym konkursie zaczynać się będzie od 80 cm. Prosimy panią Natalię, aby zaopiekowała się na pierwszym przejeździe dziećmi. A prosimy, brawo dla pani Natalii! To jest przejazd próbny, niepunktowany, taki pokazowy. Pani Tania się nie zgłosiła do mówienia. Przykro nam. Nie będziemy wyliczać, ale no. Pani Natalia, zachęcamy. Przeszkoda numer jeden. Następnie przeszkoda numer dwa.
Można galopować. Przeszkoda numer 3 i 4. Przeszkoda numer 5. I meta przy czerwonych słupkach. Brawo dla pani Natalii. Zakończenie konkursu Hobby Horse w najmłodszej grupie. Trzecie miejsce dla Oliwii Gosi. Gratulujemy. Wielkie brawa. Proszę bardzo, też do dom. I czekoladkę, tak? Wiesz co, chciałam to tylko pochapić, bo my jesteśmy z Heleną. Wiesz, wtedy, kiedy mamusia powie, że można, tak? Drugie miejsce dla Iggy Boboli. Zapraszamy. Tak, wielkie brawa. No, i trzecie miejsce Olga Szkarapa. Pierwsze miejsce Olga Szkarapa. Bardzo gratuluję. Najlepszy konik. Gratuluję bardzo. Prosimy rundę choronową. Dawać. Choronową. Choronową. Koronowską. Koronowską rundę honorową. Tak jest. Pięknie, panie Wojtku, pięknie. Gratulujemy.
naszym pierwszym zawodniczkom za te małe nóżki, ale wielkie serca. Dobrze, czy zawodnik jest gotowy, zawodniczka? Więc zaczynamy. Trzecie miejsce w konkurencji Mini LL zajęła Wiktoria Hansel. Wiktoria Hansel. Zapraszamy. Wiktoria Hansel, prosi. Drugie miejsce w zawodach Hobby Horse Mini LL zapraszamy Antoninę Lewińską. Pierwsze miejsce za najbardziej pędzącego konia w Hobby Horsach Mini LL zaprosimy Paulinę Raszewską. Pięknie, brawa! Dziękujemy wszystkim uczestniczkom konkursu numer 2. Wielkie brawa jeszcze raz dla nich. A, i Piotrek, przepraszam, nasz rodzynek. Wielkie brawa i zapraszamy do rundy honorowej. Czy jeździec i konik gotowi? Więc konkurs czas zacząć. We'll be right back.
trzecie miejsce w kategorii Hobby Horse LL zapraszamy Pole Kaczmarek. A tutaj prawie była wojna o sekundy. Drugie miejsce zajęła Zofia Michna. Wielkie brawa! W kategorii najlepsza była jedyna Martyna Mamel. Wielkie brawa! Brawo, gratuluję. Martyna okazała się bezkonkurencyjna. Prosimy rundę honorową. I poprosimy o muzykę. To teraz startujemy w czwartej kategorii, czy w czwartym konkursie. Taka runda specjalna, taki bardzo specjalny. Grand Prix swego rodzaju. Dokładnie. Potęga skok. Świadkami rzeczy wręcz niewyobrażalnych. Dobrze. Myślę, że część zemdlała, część się spodziła. Szanowni Państwo, konkurs potęgi skoków został rozstrzygnięty! Niesamowitą, niezwyciężoną, jakby... Ja nie wiem co powiedzieć. Niedoskoczną, rzekłbym. Nie mogę sobie tego nawet wyobrazić. Martyna, no naprawdę super. Nie wiem co powiedzieć. No jesteś fantastyczna. No skok rewelacyjny. Naprawdę gratuluję. Wielkie brawa jeszcze raz dla Martyny. Dyplom dla ciebie. Bardzo proszę. Jeszcze chciałbym osobiście dość. No widzisz? Jak ty to robisz, powiedz, co? To jest taka specjalna bransoletka z dereszem naszym, żebyś zawsze o nas pamiętała, bo my o tobie będziemy pamiętać. Już zapisałaś się w annałach. I teraz prosimy o rundę honorową ze wszystkimi, ale ty ją poprowadzisz, tak? Chodźcie, wszystkie dziewczęta, które startowały w potędze skoków, zapraszamy.